Nie, proszę nie gryź. Dobry dzik. Proszę. Nie. O, to Prokop, chodź mi go, pomożemy mu. Siema. Masz farta. Dzik cię pogryzł. Akurat my i Mingo wykonywaliśmy zadanie. Mamy znaleźć wikinga uciekłego z klasztoru. Nagroda to 10 tysięcy, więc chętnie go szukamy. Zamaskowany wojowniku, jaki więc masz problem? Od czasu, kiedy wróciliście do miasta, wszystko się spieprzyło. Po watrasie śladu nie ma, a Damian opadł z ręki okropniaka. Jak wojownicy światła mają działać bez składu? No racja. Ale nie martw się, znajdzie się kogoś. Kogo? Na przykład mnie. Ja nie jestem w żadnej ekipie, a jestem zaufanym pomocnikiem Corinis. Mogę dojść. A ja ci mogę dać namiary na mojego kumpla Lestera. On nie jest już z nami, więc może się zgodzi być z wami. Corinis. Tak dawno nie widziałem tego miasta. Ale teraz mam trochę czasu, żeby w nim pobyć. Szkoda tylko, że nie dostanę lepszego pancerzyka. Chce pan, to ja sprzedaję zbroję. Dawaj. Czego chcesz? Ja chciałem, żebyś doszedł do ekipy WA. A raczej mojej o nazwie Wojownicy Światła. Zgadzasz się, Lesterze? Spierdalaj. Nie dołączę. Diego, jest sprawa. Chodzi o twojego ojca. Feliasa. Muszę ci coś wyznać. Ale co? On zginął 10 lat temu. No właściwie. Ech. Właściwie to on żyje. Tak, tak, nie uwierzysz mi, ale mówię prawdę. To ja jestem twoim ojcem. Ja pierdolę. Dowiaduję się, że mój ojciec żyje i do tego to mi przypomina scenę I'm Your Father ze Star Warsów zamiast jakiejś sceny z Władców Pierścieni. Ty nie możesz być moim ojcem. On umarł na małej wysepce bliskiej Corinis. Znaleziono ciało, zrobiono pogrzeb. Niemożliwe, żebyś ty nim był, skoro on nie żyje. Synu, ty nie rozumiesz. Ja upozorowałem swoją śmierć dla bezpieczeństwa twojego i mojego. Diego, ty możesz zostać najlepszym łucznikiem na świecie. Wystarczy cię wyszkolić. Zamknij mordę. Nie wciskaj mi do cholery kitu gówno z ciebie, a nie ojciec. Ukrywałeś się tyle czasu, a ja odczuwałem ciągle ból, że nie mam ojca. Synu. W każdej chwili martwiłem się o to, że możesz przez moje cholerne problemy. Wiesz, że ja byłem niby bohaterem? Tak, dokładnie kimś takim jak ty. Przez to narobiłem sobie problemy. Głównie wokół Night Clanu. Teraz chcę, żebyś wiedział, bo sądzę, że mogę ci wiele nauczyć. Podczas ostatniej misji zginął Damian Ero. W życiu bym nie chciał, żebyś ty tak skończył. Dlatego chcę, żebyś był przygotowany na takie sytuacje. Możliwe, że zaatakują Corinis, musimy być przygotowani na wszystko. Nie możesz zginąć. Możesz zostać najlepszym łucznikiem i potężnym wojownikiem. Chętnie bym cię szkolił. Czy chcesz, żebym cię uczył i wybaczysz mi moje błędy? Tato. Synu. Jezu. Ja pierdolę, ile mam mówić. Nie chcę dołączyć.
Wow, ale te ziele ma powera. Te ziele naprawdę rządzi. Dobra kurwa. Dołączę do tej drużyny downów, tylko daj mi to ziele. Proszę. Hehe, wiedziałem, że się dogadamy. Zaczniemy jutro trening. To będzie tak. Akrobatyka, potem zapolujemy do gaju jutro i potem rozciąganie się ponownie z 1000 pompek i 20 tysięcy przysiadów. Mam nadzieję, że się nie przemęczysz. Ale co tam, jesteś wytrzymały, to możemy dać jeszcze wspinanie się na największą górę Corvinus. O ja pierdolę.